Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będę Wam opowiadał, jak grać na asasynów. Niedawno pojawiła się taka nieznośna kompozycja Void Assassin, też o niej opowiadałem, też zrobiłem o niej filmik, jak grać, jak stworzyć tego Kasadina. Niestety okazało się tak popularny, że wszyscy go teraz grają. Nie przeze mnie, ale po prostu ogólnie jest to bardzo mocna synergia w grze i chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak ta kompozycja działa, jak się nią pozycjonować i jak się pozycjonować przeciwko niej. Tak więc zaczynajmy. Powiedzmy, że gracie Rangersów, a kolega naprzeciwko gra niestety Void Assassins. Wy ustawiacie się w lewym rogu standardowo macie tutaj swoje główne kery. Wiadomo te cztery podstawowe rangery, które są potrzebne, a nie będę ich tu wszystkich pokazywał, bo zajmie to strasznie dużo czasu, ale wiadomo jak to wygląda. I naprzeciwko macie w lewym rogu Kassadin Assassin. I w lewym rogu też macie Rexai, gdzie jest Rexai. Przeważnie to działa tak, że Kasadin Assassin jest tutaj w lewym górnym rogu lub w prawym, bez różnicy i Rexai jest jako tank, jako bait, czyli on jest tam głównie, po, ona jest tam głównie po to, żeby postacie zleciały się do niej i Kasadin wskakuje w backline i zabija waszych rangerów. Dlatego co wy chcecie zrobić? Na pewno chcecie ustawić Varusa po prawej stronie jako bait. Dlaczego Varusa, a nie a nie Wayne, bo Varus ma większy zasięg z basiców, tak więc jeżeli Rexa stoi tutaj właśnie z lewej strony i Kassadin też stoi z lewej strony, to Varus aż tak daleko się nie ruszy może podejdzie jedną kratkę i zacznie też bić Reksaj a Kasady na niego skoczy wtedy aż będzie miała wystarczająco czasu żeby spróbować go zamrozić i przez to nie padniecie tak samo jeżeli jesteście z drugiej strony bo tak powinien się przestawić was przeciwnik to musicie się przestawić jak najbliżej tej Reksaj żeby wasza kompozycja się nie ruszyła żeby ona stała w jednym miejscu żeby aż się nigdzie nie ruszyła żeby Asasyni nie mogli wskoczyć warusa, dajecie jak najdalej i tak samo to działa na inne kompozycje. Na przykład, jeżeli przeciwnik ma Branda, to Brand też targetuje najdalszą postać. Dlatego pośle swojego Ulta w Varusa, a, a nie waszą główną kompozycję i nie podbija się tu, tutaj. Ale o tym zrobię osobny filmik o targetowaniu. Co jeszcze, jeżeli chcecie grać. Właśnie przeciwko asasynom, najlepiej na karuzeli, która jest przed smokiem, teraz wypadają tam całe itemy, chcecie wziąć zephyr, zephyr będzie bardzo mocny na asasynów, bo wtedy możecie pozycjonować swoją jednostkę, która ma posługiwać się jako bait żeby podnieść jego głównego kery, czyli kasadina lub Zeda, zależy co on tam złożył. Przeważnie będzie to kasadin. I jak działa Zephyr? Wiele z was może, wielu z was może nie wiedzieć, ale Zephyr po prostu uruchamia się w lustrzonym odbiciu. Czyli jeżeli macie go w tym rogu, to podniesie on kasadina w przeciwnym rogu. Tak samo jeżeli go macie tutaj, to podniósłby kasadina z tej kratki. A jeżeli tutaj nie byłoby nic, a on stoi tutaj, ale nie w tej samej kratce co kasadin, to i tak jego podniesie. Tak więc Zephyr możecie pozycjonować, jest to bardzo mocny item, jeżeli gracie na Asasinów, więc zbierajcie go w tej karuzeli, jeżeli nic innego nie jest wam aż tak potrzebne. Co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć o tym Kasadin Assassin? Jeżeli gracie z punktu widzenia Kasadina, czyli udało wam się uzbierać tego, tą spatulę, zrobiliście z niego Asasina, macie tam swoich tam sześciu Asasinów, wiadomo macie tego, macie Zeda, macie Kaziksa. Gdzie on jest? Na Kali nie, macie Aika, Rengara oraz e, Kaziksa Gdzie on jest? Kaziksa macie tam 5 asesynów, możecie mieć 6 bez różnicy. Ewelinka to jest wasza finalna kompozycja. I Kasadin powinien stać na środku, jeżeli jest bardzo dużo osób w grze to powinien on stać na środku. Dlaczego? Żeby mógł skoczyć i w lewo i w prawo. Jeżeli wszyscy grają po lewej stronie, no to wiadomo, chcecie go stawiać po prawej stronie, bo będzie on skakał na lewą stronę. Zawsze to tak działa z asasynami, tak samo Pike będzie skakał w tą stronę. Skaczą oni po łukosie do najdalszego możliwego celu. Co jeszcze możecie tutaj zauważyć? To, że Rexai stoi po lewej stronie. Powinniście reksej ustawiać właśnie po lewej stronie, bo to, co Wam powiedziałem wcześniej, ludzie będą się ustawiać pod Waszą reksej, czyli przeniosą kompozycję na lewą stronę. Powinni tak zrobić, jeżeli wyskautowali dobrze. Wy też powinniście często skautować tą, tą kompozycją. Wbrew pozorom, nie jest ona tak łatwa do rozegrania, bo trzeba się naprawdę dobrze pozycjonować. Nie jest to ciężkie, ale trzeba, trzeba tym dobrze zarządzać. Jeżeli wyskautujecie, że na przykład cztery osoby są ustawione po lewej stronie i dwie osoby po prawej stronie, no to w ostatniej sekundzie walki, powin, znaczy ostatniej sekundzie przed walką, dziwnie to wygląda, ale w ostatniej sekundzie walki powinniście przenieść właśnie Rexa na prawą stronę. Wtedy ta kompozycja z lewej strony, cokolwiek by to nie było, czy aż, czy, czy, czy co, co by to nie było, czy jacyś rangersi, czy sorcererzy, czy asasyni, cokolwiek, by, no asasyni nie, ale jakakolwiek kompozycja by to nie była po lewej stronie, to wysunie się ona o dwie kratki, żeby zaatakować Rek'Sai i wtedy Kasady wskakuje na tyły i zaczyna zabijać e, głównych Kerry albo wykradać manę z takiego właśnie Aurelion Sola e, lub ktokolwiek by to nie był. Dlatego pamiętajcie o tym pozycjonowaniu głównie Rexa. Jest to bardzo ważne, żeby stawiać ją w jak najdalszy róg od swojego przeciwnika, żeby ta kompozycja cała się wysuwała o kratkę i nie będą oni bronieni. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś na przykład zagra Dravena, często go możecie spotkać. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale już trudno. Draven na Rapid Fire Kanonie i wokół niego niech tam będzie Jinx oraz Lucian, bo często jest grana ta kompozycja teraz pod... Rangers, pod Blade Master Gunslinger, gdzie z Jinx lub z Luciana robicie Blade Mastera? I przypuśćmy, to jest właśnie ustawione w ten sposób. Tutaj jest oczywiście jeszcze kilku jakichś tanków, Blade Masterów, Atrox, ktokolwiek by to nie był. To jeżeli ustawicie Rek'Sai z tej strony Kassadin z tej strony, to te trzy postacie nigdzie się nie ruszą. Oni będą, oni, oni będą targetować Rek'Sai. to Rek'Sai albo zabiją, albo nie, zależy czy ma Warmoga czy nie. Chwilę to zajmie, ale oni nigdzie się nie ruszą. I zamiast Kasadin skoczyć na tyły i zabić Dravena, Luciana, Jinx, kry, one-shotować krytami, to skoczy on obok. Chwilę mu to zajmie, targetuje Luciana, a później zanim dojdzie do Dravena, to on już zabije Rexa i bardzo możliwe, że stargetuje wam Kasadina. Tak więc pamiętajcie o tym żeby zawsze jak najdalej od Waszych przeciwników ustawiać Rexai. Jest to kluczowe w graniu tej kompozycji, a jeżeli gracie przeciwko tej kompozycji, no to ustawiajcie się jak najbliżej Rexa. W wysokich rangach jest to cięższe do zrobienia, bo e, przestawienie Rek'Sai o jedną kratkę jest o wiele łatwiejsze niż przedstawienie całej kompozycji pod Rexa, ale w niższych rangach, jeżeli gracie na Asasynów, e, będzie to o wiele łatwiejsze do zrobienia, żeby ustawić się pod tą jedną postać, która się nie rusza. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam pomogłem e, z graniem Asasynów oraz graniem przeciwko Asasynom. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.